Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym mądrym filmiku, czyli no wiecie, trochę o magii, trochę o różnych rzeczach, a dzisiaj zajmiemy się snójkami. Ja robię ten cykl różnego rodzaju powiązań, podłączeń energetycznych właśnie po to, żeby trochę z terminologią popracować, dlatego że im więcej wiemy, tym bardziej możemy się bronić. Oczywiście z tematu snujek powstanie również artykuł na blogu, także na blog zapraszam serdecznie. Tam macie zgrupowane już klątwy, uroki, złorzeczenia, przekleństwa, myślokształty, larwy astralne, a w tym tygodniu zajmujemy się snujkami. Artykuł będzie w przyszłym tygodniu, także staram się raz w tygodniu coś takiego lekko mądrzejszego wrzucać. Kolejna sprawa energetyczna, dlatego że bardzo często spotykam się w swojej pracy, że piszecie mi w panice: a mam klątwę ratunku, źle się dzieje. Nie wszystko jest klątwą, co się wydaje, dlatego trzeba to ocenić chociażby w kartach, czy po przypadłościach, czyli co tam się zadziewa. No i dzisiaj na tapecie snójki, czyli kolejna negatywna rzecz energetyczna, ale już znacznie mniejszego kalibru niż wszelkie klątwy, uroki i przekleństwa. Myślę, że tak jak larwy astralne, czyli negatywne rzeczy biorące się z emocji, tak jak myślokształty, czyli negatywne energie biorące się z intelektu, tak samo snójki często snują się za człowiekiem. Zdawać sobie sprawy z tego nie musimy, ale jeżeli zostaną wykryte w kartach, to fajnie jest się tego pozbyć, bo jak przy tych mniejszych kalibrach energetycznych negatywnych, zazwyczaj jest tak, że jak jest jedna snójka, dwie snójki, to nie ma problemu. Natomiast jak jest snójek więcej, to zaczyna się problem, dlatego że tworzą barierę po prostu. Awe Ewa, awe awe, witam serdecznie. Także dzisiaj o snójkach. Słuchajcie, snójki są to też twory, niewielkie twory energetyczne z taką cząstkową świadomością. Można by ją było nazwać bardziej nawet instynktem, dlatego że one nie posiadają mózgu, rozumu, intelektu. Są po prostu tworami energetycznymi. Tak jak byty demoniczne, demony generalnie mogą, no ten intelekt posiadają, bo wodzą nas na manowce, tak snójki się snują po prostu. I ten instynkt snójek jest na zasadzie takiego instynktu przetrwania. Potrafią w swojej takiej zaschniętej, jak gdyby snójkowej formie przetrwać wiele miesięcy, wiele lat bez żywiciela, po to, żeby wyczekać ten moment, kiedy ten żywiciel się pojawi. Bardzo często snójki łapiemy w energetycznie nieciekawych miejscach, czyli tam, gdzie wydarzyła się jakaś tragedia, miał miejsce jakiś wypadek, gdzie do tej pory tkwi smutek, natomiast na przykład snójki mogą snuć się po domach, w których wydarzyło się wiele nieszczęść, a te domy nie zostały oczyszczone. I w momencie, kiedy taka sensoryczna osoba, która wyłapuje takie rzeczy z powietrza, wejdzie w takie miejsce, to wyłapie snójkę i ta snójka się przyczepi. Właśnie wypadki, no ja już nie mówię o takich dramach jak miejsca straceń, miejsca kaźni, albo na przykład ubojnie, dlatego że w tym momencie to nie jest tak, że rolnik idzie, zwierzątko jest ugłaskane, poproszone o ofiarę i potem powstają z tego kotlety, tylko to jest po prostu ferma, farma i nic pozytywnego. I w takich miejscach również ten strach, lęki, również zwierzaków mogą energetycznie zostać w postaci snójek. Także takie rzeczy mają miejsce. No i w takich miejscach tragicznych wydarzeń, smutnych wydarzeń, smutków generalnie, przytułkach, hospicjach, domach po przytułkach, po hospicjach, po domach dziecka, mogą te snójki po prostu w energii danego miejsca tkwić. Awe Zoi, jak one funkcjonują? Same w sobie nie mają dużych możliwości energetycznych, ale snują się za człowiekiem jak takie małe dymki przy jego aurze. I najczęściej ja to, jak je widzę, to je widzę jako takie smutne, takie rachityczne, takie biedaczki po prostu, snute. I one może same w sobie by nie szkodziły,
Jedna snójka jeszcze też wiosny nie czyni. Ale problem jest wtedy, kiedy nawarstwi się ich dużo, jak zwykle z takimi tworami energetycznymi. I w momencie, kiedy nawarstwi się ich dużo, mogą powodować u człowieka smutek, nostalgię, wręcz czasem depresję. I właśnie z wyglądu to są takie snujące się dymy za naszą aurą, z taką jedną rachityczną kotwiczką, czyli trzymam się tego żywiciela, coś tam czerpię, coś tam blokuję, ale sama w sobie jestem takim bidaczkiem. Oczywiście pozbywając się snujek energetycznych, nie należy ich żałować, tylko należy się ich po prostu pozbywać. One się znowu zakumulują i poczekają na następnego żywiciela. Natomiast poprawne odsyłanie to jest rozbijanie je w przestrzeni, czyli tak, żeby już nie tworzyły tych negatywnych tworów, przepraszam, nie czekały na kolejną osobę czy zwierzaka. Tu chodzi po prostu o fizyczne ciało, które jednak ma energię, żeby nie czekały i należy je po prostu uziemiać, tak, rozpuszczać w eterze, rozpuszczać w przestrzeni. W dużej ilości mogą jak wszystko działać destrukcyjnie, więc jeżeli zauważamy u siebie objawy zamykania się w piątce pucharów, bo to jest ta karta, która w kartach tarota reprezentuje snójki, przynajmniej w mojej praktyce, ja wiecie, że ja mówię po swojemu, każdy może mieć swoje metody, u mnie tak to wygląda, no i te snujeczki wtedy powodują właśnie smutek. Jeżeli powodują smutek, to my nie widzimy lepszej perspektywy. Jak nie widzimy lepszej perspektywy, nie działamy. Jak nie działamy, zaczyna się depresja. Jak się zacznie depresja, życie nie będzie przebiegało radośnie, tylko będzie przebiegało byle jak. Czyli, no jak zwykle, kółko się zamyka. A wedorotka. Jest to oczywiście nieco mniejszy kaliber energetyczny. Cele, więzienia, miejsca straceń, miejsca kaźni, ubojnie. I uśpione czekają na ofiarę. Jak się ich pozbyć? Cztery proste sposoby. Oczyszczanie energetyczne w kąpieli w wodzie z solą. Okadzanie się ziołami, okadzanie się szałwią. Zapalenie świecy intencyjnej w intencji odcięcia. I uziemienia takiego snującego się snójka. Ewentualnie rytualnie, ale to nie jest jakby obowiązkowe, dlatego że przy snójkach to i oczyszczanie wahadłem również wystarczy. I pamiętajcie, żeby zawsze po oczyszczeniu to rozbić, żeby to nie krążyło po świecie, nie egzystowało, nie grupowało się, nie atakowało kolejnej osoby. To są takie malutkie stworki energetyczne, one same w sobie niezupełnie mogą szkodzić w nagromadzeniu i owszem. I tyle o snójkach. Nie jest to może temat klątwy uroków, gdzie można rozgadać się na wszelkiego rodzaju tematy, ale myślę, że warto wiedzieć. I tak jak mówię, na blogu, na YouTubie, w zakładce energetycznej, w podstawach magii macie o klątwach, urokach, przekleństwach, złorzeczeniach, myślokształtach, larwach i teraz snójki. Potem przejdziemy do kolejnego kalibru, zobaczę, jak będę miała natchnienie, może porozmawiamy o bytach demonicznych. Bardzo ciekawe, albo o innych negatywnych rzeczach, tak aż wykończymy to nazewnictwo i szufladkowanie tych negatywnych energii. Pamiętajcie jednak, że najważniejsze jest nawet nie to, co mnie otacza, chociaż wtedy można dostosować działanie i nie wytaczać armaty na komara, tak jakby robić rytuał na snójkę, można, tylko po co? Jedną z podstawowych zasad w magii jest niemarnowanie energii, więc jak mamy komara, to lecimy z gazetą, a nie z armatą. I dobrze jest oczywiście diagnozować, wiedzieć. A mało tego, bardzo często, jeżeli już wiemy, to możemy się tego łatwo pozbyć. Zadawajcie pytania. Tutaj Joanna pyta, czy możliwe, aby snójki powodowały samotność? W bloku, w którym mieszkam, są same single. Czy to możliwe, aby nikomu nic się nie układało? A czy jest to możliwe, aczkolwiek nie jest zupełnie naturalne, tak mam wrażenie. Czy snójki powodują samotność? Snójki powodują smutek. Jeżeli my mamy smutną energetykę, to nie snójka powoduje samotność, tylko to jest jakby efekt snójek, na przykład. Czy jesteśmy smutni, tak trochę bez kija nie podchodź, nikt do nas nie podejdzie, a jak nikt do nas nie podejdzie, no to jesteśmy samotni. Czyli to jest taka nie bezpośrednia, a pośrednia przyczyna energetyczna. No kochani, macie może jakieś pytania, bo mówię, o snójkach to nie ma co się rozwodzić. Google. O snójkach nie ma co się rozwodzić z tego względu, że jest to dosyć prosty, smętny i smutny stan energetyczny. Katarzyna pyta, jak rozpoznać, że to snójka, a nie urok?
Kochana, jeżeli masz urok, to tak naprawdę nie udają ci się rzeczy, które robisz. Na przykład, tak, jeżeli masz urok, czyli masz możliwość na przykład podjęcia nowej pracy, wchodzisz w nową pracę, wszystko legło w gruzach, nic się nie udaje, wszystko leci cię z rąk, może to być urok, to oczywiście trzeba sprawdzić. Natomiast snójka nie będzie powodowała, że ci się nie udaje, snójka będzie powodowała, że ci się nie chce. I to jest taka różnica między silną energetyką zadiablenia, czyli urokach, klątwach, przekleństwach, a snójka, która daje nostalgię, depresję i oczywiście efekt może być taki sam, że nie wychodzi. Tylko przyczyną nie jest tak zwany szeroko rozumiany pech, tylko przyczyną jest to, że a się nie chce, a jutro, a tak smętnie, a tak niefajnie. No i wtedy wiadomo, że gdzieś tam się snójki przysnuły. Ja oczywiście będę robiła warsztaty z jajka we wrześniu, planuję. To wszystko będzie na szkole, na fanpage'u ogłoszone. Jajko bardzo ładnie ściąga snójki. Jajko bardzo ładnie ściąga snójki, bo są to takie twory energetyczne, które łatwo odczepić. Mało tego, fajnie je w jajku widać, snują się w aurze. Nie są ledwo podczepione. Gdzieś tam w eterze pływają w tej wodzie. Także w ten sposób. I mało tego, Katarzyna, jeżeli chodzi o urok, to naprawdę urok jest takim kalibrem, no to jest prawie jak klątwa, tak, tylko że na jedną sferę życia, że naprawdę odczuwalna jest niemoc. Nie dlatego, że nie robię, nie mam ochoty. Mam ochotę i robię, ale odczuwalna jest niemoc, bo nic nie wychodzi. Natomiast w snójkach po prostu depresyjnie, lękowo, nostalgicznie i tak byśmy tylko czytali i takie piękne filmy oglądali, a życie toczy nam się za plecami. Czy macie jakieś jeszcze pytania, kochani, póki jestem? Ja wiem, że te, ja to nazywam mądre filmy, one są króciutkie, ale ja sobie zawsze mam przygotowany scenariusz. Wypunktowane mam tutaj na komputerze, bo już napisałam artykuł, który będzie za tydzień na blogu, właśnie żeby to wypunktować wszystko i to wiecie, jak przecinak jadę. Także tak. No to chyba nie ma pytań, moi kochani. No dobrze, to tyle mądrości na dzisiaj. Za tydzień pewnie spotkamy się w kolejnym jakimś mądrym filmie. Zobaczymy, czy będą podczepy, czy coś innego w międzyczasie. Te filmy bardzo często powstają właśnie w momencie, kiedy wy mnie o coś zapytacie i nagle mam strzała. Aha, to ludzie o tym nie wiedzą. Albo niedokładnie wiedzą, albo chcą się dowiedzieć. I właśnie one tak powstają. To dziękuję wam za wysłuchanie, buziaczki dla was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pa.